Słuchajcie, tutaj nie ma żartów. Ludzie polskiego sportu, jeden Juventus Turyn, FC Barcelona, Panathinaikos Ateny, dodam nie na dopingu i Lille łamane przez Muskron. Nie ma żartów. Uczymy się padla, na razie teoretycznie. Poznaję dzisiaj przepisy. Marcin Żewłakow, to widzę, że naprawdę jest to wkręcony. Widzę ten postęp, który się dokonał przez ostatnie tygodnie. Szok. S-Z-O-K. Szok! Proszę Państwa, jest jedna ciekawostka genetyczna do rozwikłania. Muszę połączyć się z doktorem Jakubem Chyckim, żeby ustalić fakty. I trzeba powiedzieć, że dopiero odkryłem pewne historie tutaj, w Dausze. Tomasz Zawiślak, zawodnik prawonożny, na korcie padlowym zawodnik leworęczny. Jakub Wawrzyniak, najlepsza lewa noga polskiego futbolu, jeśli chodzi o defensywę w XXI wieku. Nie boję się tego stwierdzenia, a jednak zawodnik praworęczny. I o co tu chodzi? Prawdopodobnie równoległe rozwinięcie dwóch półkul mózgowych. Tak oceniam tę historię. Dobry wieczór, kłaniam się z Kataru. Na początek chyba z Wami podzielę się decyzją. To znaczy podjąłem takową, że ten mój vlog będzie nazywał się Borowisko. Dlaczego Borowisko? Każdy z nas zupełnie inaczej reaguje u dentysty. Jeden się bardzo stresuje, potrzebuje znieczulenia. Dla niego to jest nieprawdopodobne cierpienie. Natomiast muszę powiedzieć, że znam wielu ludzi, dla których to jest naprawdę niesamowita, gigantyczna przyjemność, że nawet potrafią podczas borowania zębów zasnąć. Więc tutaj nie będzie tylko krytyki, nie będzie tylko przykrych słów, tylko będziemy mówić o tym, co tu i teraz, tak jak jest. To jest drugi wieczór. Pierwszy spędziliśmy oczywiście na wyjściu z samolotu, na dostaniu się do hotelu. Pierwszy podmuch ciepłego powietrza. No, to jest zawsze duża różnica, kiedy przylatuje się z zimnego kraju, natomiast widzicie, co się dzieje za moimi plecami. To jest drugi wieczór i ekipa TVP Sport, która też wspomaga dzielnie kanał sportowy, nie tylko przy okazji Mistrzostw Świata, ale także przy okazji codziennych wydarzeń Ligi Polskiej, Ligi Mistrzów, meczów reprezentacji, europejskich pucharów. Na sportowo, a więc Marcin Żewłakow, Kuba Wawrzyniak, Robert Podoliński. Dzisiaj dołączył do nich Tomek Zawiślak, a więc przyjaciel i jeden z menadżerów Roberta Lewandowskiego, zaufany człowiek kapitana reprezentacji Polski. Tomek zresztą był dzisiaj w hotelu, odwiedził Roberta. Powiedział, że kapitan jest w bardzo dobrym nastroju, w bardzo dobrej formie fizycznej, więc z optymizmem możemy spoglądać w kierunku pierwszego meczu z Meksykiem. Natomiast takie moje pierwsze przemyślenia z tego kraju. Nie jestem zachwycony. Nie jestem zachwycony. W zasadzie od końcówki lat 90. uczestniczę w tych wielkich imprezach i nie czuję tutaj mistrzostw. Ja wiem, że się gospodarze starają, że Gianni Infantino konsekwentnie zachwala wybór akurat tego miejsca na Mistrzostwa Świata, natomiast ja nie mam przekonania. Tutaj nie ma atmosfery mistrzostw, tutaj oczywiście jest technologia, są telebimy pokazujące flagi poszczególnych reprezentacji w telewizji beIN Sport, kilkanaście kanałów. Próbują gdzieś hotele stworzyć tę atmosferę, wieszając flagi, koszulki, wycinając z kartonu piłkarzy, ale to jest właśnie taki mundial trochę z telewizora, trochę z kartonu, a przede wszystkim mundial, wydaje mi się, dla wybranych, mundial dla bogaczy. Tu jest pogoda dla bogaczy o tej porze roku, bo jest ciepło i to jest mundial dla bogaczy. Bo tutaj trzeba wydać kilkadziesiąt tysięcy euro na hotel, tutaj trzeba zapłacić w tej chwili z Polski kilka tysięcy euro za samolot. Polacy myśleli, że będą sprytni, słuchajcie, że zakotwiczą w Dubaju, bo tam można się napić piwa, bo tam można wyjść do klubu, bo tam jest nawet słynna restauracja Hell's Kitchen Gordona Ramsaya, bo tam są piękne plaże, niekoniecznie tylko przynależące do tych najbogatszych hoteli i kurortów, jak tutaj w Dausze. Natomiast gdzieś te ceny na poziomie 500 zł zniknęły, ich nie ma. To już jest przeszłość. W tej chwili za każdy taki bilet trzeba zapłacić 2-3 tysiące euro. Problemy z noclegiem, problemy z pieniędzmi
i z kosztem tego lotu z Dubaju. No i to powoduje, że ja mam takie jakieś dziwne przeświadczenie, że ludzie z tych krajów, z których robotnicy ginęli tutaj podczas budowy tych stadionów, bo ta procedura jest naprawdę fatalna. Tym ludziom się bardzo często zabiera dokumenty, oni śpią w jakichś nieludzkich warunkach, są traktowani bardzo nieelegancko. Ten kodeks pracy jest tak naprawdę stricte teoretyczny. No jakoś takie mam dziwne przeświadczenie, że te dane dotyczące liczby kibiców na stadionach, one są mocno zawyżone. Ja nie chcę mówić, że są sfałszowane, natomiast to są takie dane jakby mające pokazać, że święto futbolu, że tutaj zjechał cały świat, ale gdzie ma zjechać? Jak to jest kraj wielkości województwa świętokrzyskiego i nagle te hotele, one się tutaj nie rozmnożą w Katarze. Nie pojawi się ich nagle, nie wiem, 300, 500, 1000, 5000 więcej. I tak wracając do meritum i do moich przemyśleń, to wydaje mi się, że na samym końcu to będą przebierać tych robotników z Bangladeszu i innych krajów, wręczać im darmowe bilety po to, żeby te krzesełka na stadionach, zwłaszcza jeśli mówimy o fazie grupowej, nie były puste. Także no, kompletnie jakby rozbity kalendarz czołowych klubów europejskich, skrócone te rozgrywki chociażby Ligi Mistrzów, mówię o fazie grupowej, tutaj ofiary są, słuchajcie, do 57 dni. Natomiast no nie chcę mówić, że mundial jest bez sensu, bo mundial jest zawsze historią futbolu, zawsze kreuje gwiazdy, zawsze jest czymś historycznym dla kibica, dziennikarza, zapisze się o tym książki, umieszcza się te wyniki w encyklopedii, ktoś jest bohaterem na pokolenia w swoim kraju, kreuje ten turniej gwiazdy, ma wpływ na wybór piłkarza, który zdobywa złotą piłkę, wygrywa wszelakie plebiscyty. Natomiast coś w tym jest nie tak. Piłka zawsze miała być dla mas, piłka miała być dla każdego, piłka miała być dla bogatych i dla biednych. Dlatego ten sam spalony jest w B-klasie, co jest na poziomie finału Mistrzostw Świata. A tutaj jednak ta dostępność jest zdecydowanie mocno zblokowana i ograniczona. Temperatura w ciągu dnia 30-35 stopni. Natomiast ponieważ jest to tak naprawdę zima, to dosyć szybko tutaj w Katarze zapada o tej porze roku zmrok. W tej chwili już jest bardzo przyjemnie, to jest temperatura około 20 stopni, wiaterek, także nawet lekki chłód człowiek odczuwa w koszuli. Jak sobie pomyślę, że przy tej jednak różnicy czasowej, to znaczy 22 Argentyna, 19 Meksyk tego czasu, to naprawdę nie jest źle. To wydaje mi się, że będziemy grać w takich dosyć bezpiecznych warunkach, bo szczerze mówiąc bardzo się bałem jednak o te warunki pogodowe i temperaturę. Ale w tym aspekcie myślę, że nasza reprezentacja po prostu powinna wyglądać normalnie. A czy będzie wyglądać normalnie na boisku? Czy trener Michniewicz postawi na właściwych piłkarzy? Czy dobierze właściwą taktykę? Czy przygotuje stałe fragmenty gry? To już jest historia na zupełnie inne opowiadanie. Na razie ja wiem, że się troszeczkę martwicie tą retoryką Grzegorza Krychowiaka, który mówi o brzydkim futbolu, o futbolu skutecznym, ale taki jest Czesław Michniewicz. Tak wygrywał Puchar Polski z Lechem Poznań, wygrywając z bogatszą, lepiej zorganizowaną i lepszą piłkarską legią. Tak Michniewicz wygrywał w barażach z Portugalią, w której grał chociażby Jean Felix. Tak Michniewicz jako trener Legii wygrał z Leicester, przeszedł chociażby Slawię, pokonał Spartaka Moskwa na wyjeździe i wygrał jeszcze kilka innych ważnych meczów. Sposobem też potrafił wygrać z reprezentacją Szwecji, chociaż to był chyba taki najdolżalszy mecz reprezentacji Polski, o stawkę, w którym myślę, że też mieliśmy swoje bardzo dobre, długie momenty, ale też pamiętajmy, no to była jednak drużyna z Moderem, Góralskim, Bielikiem w podstawowym składzie. Teraz z tej trójki na Mistrzostwach Świata jest Krystian Bielik, ale być może to i tak wystarczy do tego, żeby znowu wrócić do ustawienia z czterema obrońcami. To tyle w moim pierwszym borowisku. Dzisiaj specjalnie nie borowaliśmy piłkarzy. Troszkę może tutaj czasu poświęciliśmy organizatorowi. No i jednak mimo wszystko takiej bezsensowności akurat tego miejsca, jeśli chodzi o rozgrywanie
tak wielkiej imprezy, tak wspaniałej imprezy, no, która przecież w zasadzie w każdym z nas, bo każdy z nas sobie potrafi przypomnieć swoje dzieciństwo. Ja pamiętam to przy ulicy Tuwima na kolanach przed takim małym biało-czarnym telewizorkiem, gdzie były dwa kanały i się przełączało ręką i pustoszały ulice. I wydaje mi się, że miłość do futbolu każdego z nas bardzo często rodziła się jednak przez finały piłkarskich mistrzostw świata. Moja akurat przez finały 1982 roku, gdzie, jak ostatnio wskazują te statystyki SofaScore, najskuteczniejszym piłkarzem z najlepszymi liczbami, z najlepszymi parametrami był Zbigniew Boniek. Tak, Zbigniew Boniek. Ani żaden z zawodników reprezentacji mistrzów świata Włoch, ani wicemistrzów RFN-u, ani Michel Platini, tylko Zbigniew Boniek był najlepszym zawodnikiem według SofaScore. Podania, asysty, skuteczność dryblingów, kluczowe podania. Najlepszym piłkarzem mundialu 1982. Każdy pewnie z was ma swoje zdanie. Kto był wtedy najlepszy? Czy Tardelli? Czy Rossi? Czy może ktoś z reprezentacji Republiki Federalnej Niemiec, na przykład Toni Schumacher, czy Karl-Heinz Rummenigge, a może stawiacie na Platiniego, może na Giresa, a może jesteście tego samego zdania, co dziennikarze SofaScore. Piszcie wasze komentarze, serdecznie pozdrawiam, kłaniam się z Doha. Jaki wynik, panowie? 4-5. Juventus, Barcelona na razie kontra Panathinaikos i Muskrą łamane przez Lille 4-5, ale o końcowym wyniku na pewno was poinformujemy na naszych mediach społecznościowych. Kłaniam się nisko, a nie, to nie jest stanowisko, to jest borowisko. Mateusz Borek, pozdrawiam z Kataru.